Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Marznąca mżawka i opady śniegu sprawiły, że warunki na drogach w piątkowy poranek były bardzo trudne. Jeszcze przed 7 rano doszło do groźnego wypadku na drodze wiodącej z Budziska. Kierujący Seatem, 62-letni mieszkaniec Suwałk, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na niebezpiecznym łuku jezdni w Lipniaku stracił panowanie nad pojazdem. Wpadł w poślizg, który zawiódł go na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Fiatem Scudo, kierowanym przez również 62-letniego mieszkańca powiatu sejneńskiego. Kierowca Seata oraz towarzysząca mu kobieta z obrażeniami ciała trafili do suwalskiego szpitala. Droga zablokowana była przez kilka godzin. Poranny stan nawierzchni krajowej 8 był tragiczny. Zalegające błoto, pod którym miejscami czyhało prawdziwe lodowisko, sprawiły, że nawet najmniejsze wzniesienie sprawiało poważne trudności kierowcom ciężarówek zmierzających w stronę przejścia granicznego. Niezależnie od wypadku w Lipniaku, poruszanie się tą trasą z dozwoloną prędkością było po prostu niemożliwe. Kierowcy przemierzający trasę na tym odcinku przezornie zdejmowali nogę z gazu. Szkoda, że nie wszyscy. Stan dróg w mieście również pozostawiał wiele do życzenia. Na osiedlu Północ pierwsi odśnieżający przejścia dla pieszych pojawili się około 8 rano. Między 7 a 8 na głównych arteriach miasta nie było nawet śladu obecności pługów czy solarek. Zalegające na jezdniach śniegowe błoto znacząco utrudniało ruch pojazdów.